Bóg, który staje się ciałem, nazywa się Chrystus. Więc Chrystus, który może dać ludziom prawdę, nazywa się Bóg. Nie ma w tym żadnej przesady, bo On posiada istotę Boga, usposobienie Jego i mądrość Jego pracy, które są nieosiągalne dla człowieka. Ci, którzy nazywają się Chrystusem, tylko manifestacja Boga na ziemi, ale konkretne ciało przybrane przez Boga, kiedy przeprowadza, wypełnia Boże dzieło wśród ludzi. Ciało nie jest tym, które zastąpi byle człowiek, ale tym, które odpowiednio zniesie Boże dzieło na ziemi i wyrazi Boże usposobienie i przedstawi Boga i zapewni ludziom życie. I tak Bóg mówi, że autentyczności Chrystusa nie na człowiek, ale jest odpowiedzią i decyzją samego Boga. Zatem jeśli prawdziwie chcesz szukać sposobu życia, musisz najpierw uznać, że to w dniach ostatnich